witam. Tutaj Auto 27, Remigiusz Bendelewski. No i kolejna autorska wideoprezentacja świeżo sprowadzonego, włączonego już do mojej oferty samochodu. Po rozwinięciu opisu znajdziesz link do Automoto, tam poznasz cenę. W opisie także rozdziały, czyli kolejne etapy mojej autorskiej prezentacji, które pokażą Ci samochód w doskonałych szczegółach. Żeby przełamywać stereotypy, żeby pokazywać, że można z Niemiec, z zachodu sprowadzać samochody piękne, uczciwe, że można je później pokazywać z 10 cm, że można być dumnym ze swojej pracy, a potem Wy przyjeżdżając na miejsce też zastajecie dokładnie rzeczywiście to, co tutaj widzicie i nie ma znaków zapytania, nie ma niepotrzebnych wyjazdów, rozczarowań, jest tylko po prostu zadowolenie, no i radość zakupu, to jest niezwykle ważne w tym całym procesie uczciwego sprowadzania samochodów. Moi drodzy, Dacia Sandero Stepway to oczywiście auto multiutalentowane, wszechstronny samochód miejski. Nieco więcej nawet można od niego oczekiwać niż po każdym innym aucie miejskim, bo mamy tutaj oczywiście podniesiony prześwit, duże wnętrze, bagażnik dość solidny, wyposażenie, które w codzienności też sprawdza się. Jest to samochód prosty konstrukcyjnie, z bardzo dobrym silnikiem TCE o mocy 90 koni mechanicznych. Auto takie w codzienności przyjemne, no i też nie drylujące portfela. Niektórym zależy właśnie na takim samochodzie, żeby ta eksploatacja przebiegała stabilnie. No i Dacia Sandero Stepway jest naprawdę do tego stworzona. Samochód z końca roku 2018, jeden właściciel, pielęgnowane auto, bardzo zadbane. Na takich najbardziej mi zależy i to jest kolejny taki egzemplarz, który wpisuje się w te moje, ale także i później Wasze oczekiwania. Przede wszystkim zaletą tego samochodu jest także piękny, niebrudzący się lakier Reflex Silver, mieniący się w zależności od padania promieni słonecznych. On na miejscu robi większe wrażenie, podkreśla też detale, estymę Daci Sandero Stepway, która narysowana została poprawnie, po liftingu nabrała charakteru. Jest to auto na pewno godne uwagi i myślę, że w kolejnych właśnie etapach to wszystko Wam udowodnię, więc nie będę przedłużał, przechodzimy dalej. Najlepsze opinie dla mnie i dobre oceny są wynikiem tego, że moje samochody są pokazywane tak dokładnie, jak zostały sprowadzone. Nie są to samochody polerowane, nie są picowane, nie są pudrowane. One w swoim fundamencie właśnie zaznaczają dokładnie to, jak były użytkowane przez poprzedniego właściciela. Co jest najważniejszym elementem używanego samochodu, bo to właśnie uświadamia fakty, a nie to, co zostało przykryte, przypudrowane i przypicowane. Zaczynamy od przedniej części, dokładnie mówiąc od zderzaka z przodu. No i tutaj już widzimy, że jest to zderzak nigdzie nieuszkodzony, nieporysowany, nie ma odprysków, że wszystkie elementy są w porządku. Halogeny nie są zaparowane, nie pływa w nich woda, te srebrne obwoluty wokół halogenów też nie mają żadnego zniszczenia. Po prostu zderzak bez uwag, no i także widać, że właściciel tutaj nie podjeżdżał pod żadne za wysokie krawędzie, bo nie ma u dołu też żadnych zarysowań. Grilli z chromowanymi wstawkami, one są niewypłowiałe, te chromy, nigdzie tutaj też nie ma żadnych uchybień. Reflektory świecą bardzo dobrze, oczywiście w dzień mamy światła LED-owe, po zmroku światła mijania. Dobrze zaznaczają nam drogę te światła. Ja jeździłem Dacią Sandero Stepway w nocy i muszę powiedzieć, że no naprawdę dobrze bardzo świecą te lampy. Tutaj też przyczynia się do tego oczywiście ich czystość, to, że nie są nigdzie wypiaskowane, że też nie są zaparowane, że nie są nigdzie popękane. Jeżeli chodzi o maskę, warto zwrócić uwagę, że tutaj na tej masce nie ma też odprysków, nie ma żadnych wgnieceń, żadnych rys, no i także nie ma tak zwanych wypaleń, powiedzmy od ptasich odchodów. Także to też chcę Wam tutaj pokazać, że no nie znajdziemy tutaj na masce nic po prostu złego. A kolor Reflex Silver cały czas będzie nam tutaj się zaznaczał i pokazywał to mienienie się właśnie w zależności od tego, jak tu będzie nam padało słońce.
słońce. Szyba czołowa jest fabryczna z 2018 roku. Ona nigdzie nie jest zarysowana, nie ma też najmniejszego odprysku. Także łączenie szyby z dachem bez uwag. Samochód ma niewielki przebieg, niespełna 56 tysięcy kilometrów, więc no musimy tutaj oczekiwać najlepszego stanu, biorąc pod uwagę właśnie też dbałość właściciela i garażowanie tego samochodu, bo taka informacja też została zawarta. No i tu zdecydowanie to widać po prostu, więc nie będzie tutaj żadnego przekłamania. Samochód był garażowany, to zdecydowanie widzimy w każdym elemencie, w każdej szczelince tego auta, że nie ma tutaj żadnych takich zabrudzeń, nawet spowodowanych staniem pod chmurką na noc. Moi drodzy, przechodzimy przez kolejne elementy. No i zobaczymy sobie, że ten błotnik po stronie pasażera tutaj też jest bez uwag. Wszystkie łączenia są w porządku, nie ma żadnych odstępstw od normy. Te plastiki zabudowania błotników też nigdzie nie odlegają, nie są też nigdzie zarysowane. Napis Stepway podkreślający właśnie tą wersję. Tą właśnie taką jakby uterenowioną miejsko. No i widzimy także drzwi po stronie pasażera. Przechodzimy właśnie po kolei przez każdy tutaj centymetr tych drzwi, żeby Wam pokazać, że nie ma żadnej najmniejszej wady. Nie ma także obić na rantach drzwiowych. Tylne drzwi również bez uwag. Linia zachowana, nie ma wgniotek parkingowych. A to w miejskim samochodzie jest bardzo cenne. Ja oglądam bardzo wiele tych Daci Sandero, no i one z reguły są, no, delikatnie mówiąc, poniszczone, więc wyszukanie tak pięknego egzemplarza, no, stanowi o cierpliwości, mówi o cierpliwości także sprzedawcy. Ale ja chcę właśnie do Polski takie nietuzinkowe auta sprowadzać, przykuwające po prostu uwagę od pierwszych sekund. Więc i z tyłu tutaj też na błotniku nie ma nic złego. Nic, co byłoby szpecące, po prostu. Także i te listwy czarne z tej strony, z tyłu, nie mają żadnych wad. No i cała tutaj ta czarna listwa osłaniająca próg też nigdzie nie jest zarysowana, uszkodzona. Prosta linia, czyli bez przefalowań parkingowych, bez żadnych oszpeceń. Przechodzimy sobie do tyłu. Zobaczymy także, że szyba tylna nie jest zarysowana od wycieraczki. Trzecie światło stop. Oczywiście spryskiwacz. Klapa z tyłu też bez żadnego wgniecenia. Czyli nikt po prostu nie walił tą klapą, żeby coś tam domknąć. No i tutaj widzimy właśnie owoc też takiego zadbania i w tylnej części nadwozia tej Daci Sandero Stepway. Lampy tylne również nigdzie nie zaparowane. Często mówicie mi o właśnie pływających lampach. No ale tutaj żadnych rozszczelnień nie ma. Wszystko jest w porządku. One także zaznaczają bardzo dobrze nasze ruchy na drodze. Z tyłu czujniki parkowania. Oczywiście światło przeciwmgielne. No i zobaczcie zderzak. Samochód wyposażony jest w hak, wypinany, więc też przyjemna sprawa, ale ten hak nie był tutaj używany, więc też nie ma żadnego poniszczenia na tych elementach plastikowych. Zderzak bez uwag też wszystko tutaj Wam pokazuje. Zobaczmy teraz sobie stronę kierowcy. Błotnik tylny. Co ważne, też szyby nie są porysowane boczne, nie są zakamienione, nie ma takich kropel kamienistych, że tak powiem, ciężkich do usunięcia, więc i myty był też w odpowiednich miejscach. Lusterka nieco przyciemniony, mam tutaj lakier, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Także ma Dacia Sandero Stepway kilka takich smaczków. To jest ważne, no bo to są samochody miejskie, ale takie auto powinno się nieco wyróżniać detalami. No i właśnie tak też tutaj producent to wszystko sobie wymyślił, że jest nieco bardziej ładnie, zwyczajnie. No i zobaczmy błotnik przedni. Żadnego kompletnie uchybienia na tym samochodzie po stronie zewnętrznej. I tutaj ta linia nadwozia bardzo się mieni. Zobaczcie, teraz właśnie widać pod słońce ten Reflex Silver Lakier. On ma taką bazę metaliczną jeszcze w sobie. To nie jest taki zwykły srebrny kolor, tylko no, nasączony właśnie tą metaliką. Bardzo fajnie
to się wszystko prezentuje. Zobaczmy dach, relingi dachowe, ale tutaj nie było nic przewożone na tym dachu, bo nie ma też żadnego zarysowania, żadnej wgniotki. No i na samych relingach też nie widać, że byłoby coś zaczepiane. Moi drodzy, reasumując stronę zewnętrzną tej Daci Sandero Stepway. No tutaj żadnych uwag, no po prostu samochód piękny, samochód zadbany w swoich fundamentach, niezniszczony, utrzymywany przez właściciela w jak najlepszym porządku. Takich właścicieli się szanuje, takich samochodów się szuka, bo one no dają nam tą radość, że kupiliśmy auto, z którym możemy z dumą podjechać pod nasz dom i nikt nam nie powie, że jest to samochód w jakikolwiek stopniu zniszczony, albo że musimy zaraz szukać jakiegoś majstra, czy kogoś, kto nam coś tam naprawi. To jest po prostu auto gotowe do tego, żeby sprawiać radość. I dlatego z całą przyjemnością przechodzimy do kolejnych etapów. Ważnym elementem jest także ogumienie, hamulce. No i tutaj mamy nowe opony zimowe, wymienione w procesie przedsprzedażowym, więc mają 100% bieżnika te opony. Jeżeli chodzi o hamulce, minimalnie wyczuwalny rad na tarczy hamulcowej. Klocki hamulcowe, jak tutaj sprawdzaliśmy, także na diagnostyce mają ponad 80% zdecydowanie swojej grubości. Mamy tutaj do czynienia z felgami strukturalnymi, czyli felgi stalowe. Został na nie nałożony kołpak. Dzięki temu imituje to alufelgę, ale też nie generuje kosztów. Kiedy zarysujemy okrawężnik, łatwo ten kołpak wymienimy. Jeżeli chodzi o tylną część, to sytuacja z oponami jest analogiczna. Tutaj oczywiście także nowe zimowe opony. Hamulce z tyłu bębnowe, ale hamują bardzo dobrze, równo. Tutaj też nie można mieć żadnych uwag. Zresztą samochód był cały czas na bieżąco serwisowany, więc przygotowany jest do jazdy także i pod kątem ogumienia czy hamulców. No i teraz jeszcze Wam pokażę komplet kół opon letnich, właściwie, które dostaniecie do tego samochodu gratis. Ten komplet opon letnich otrzymacie gratis do tej Daci Sandero Stepway. Są to opony Michelin 205/55x16. No i starczą one jeszcze na co najmniej jeden sezon spokojnie, więc jesteście na najbliższy sezon letni zabezpieczeni. Dzięki temu, że samochód jest przygotowany na każdy sezon, możemy tutaj mówić o pełnej kompletności. No i właśnie też o tym, że wkładów finansowych po zakupie tutaj brak. To jest duży atut. Zajrzyjmy sobie do bagażnika, bo tutaj Stepway też nieco więcej nam oferuje, bo mamy do dyspozycji aż 320 litrów, kiedy ta dzielona tylna kanapa jest rozłożona. Po jej złożeniu będziemy mieli do dyspozycji aż 1200 litrów. A możecie wierzyć albo nie, ale taka jest prawda, szerokość między nadkolami to ponad metr w Daci Sandero Stepway, więc naprawdę wśród samochodów miejskich ten bagażnik się wyróżnia, ale on właśnie nam zapewni ten komfort przemieszczania się z pasażerami, przemieszczania się na wyjazdy urlopowe czy na duże zakupy. No po prostu tutaj wsadzimy bardzo dużo, tym bardziej, że jest to bagażnik ustawny. Nie ma żadnych jakichś tam zabudowań specjalnych, które też by tą przestrzeń ograniczały. Mamy uchwyty termotop, a co do dbałości, no to sobie też możecie zobaczyć, że tutaj w tym bagażniku nie ma żadnych nawet zmechaceń, nie ma żadnych zniszczeń, przełamań, plastiki są wszystkie w porządku. Właściciel chyba tutaj nie przewoził nic, co mogłoby naruszyć powierzchnię tego bagażnika. Tu naprawdę ten bagażnik nie wymagał nawet odkurzenia. To jest też taka sprawa mówiąca o tym, że ktoś po prostu przekazuje do sprzedaży samochód zadbany, pielęgnowany także i od strony wnętrza. Moi drodzy, hak na wyposażeniu tego samochodu, tutaj znajdziemy w tym woreczku tutaj całe oprzyrządowanie do jego zamontowania, więc też możemy sobie podnieść walory użytkowe. Pod tym materiałem znajdziemy koło pełnowymiarowe, dojazdowe, a tutaj z boku zamocowane narzędzia do montażu na drodze tego koła. Półka zakrywająca, ona też jest dość sztywna. No i oczywiście oryginalność, fabryczność, tutaj żadne śruby odkręcane nie były. Wszystkie zgrzewy, wszystkie elementy są po prostu tak, jak to zbudowała fabryka, a nie tak, jak to wymyślił sobie pan Janusz. Moi drodzy, to jest właśnie ogromna wartość też tej Daci Sandero Stepway. Bagażnik również nam mówi o tym, kto i jak samochód użytkował, więc tutaj bez uwag idziemy dalej.
Przestrzeni w Daci Sandero Stepway na pewno Wam nie zabraknie. Ja mam 186 cm wzrostu, ważę 112 kg, więc jestem dużym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zobaczcie, jaka łatwość jest zasiadania do Daci Sandero Stepway. No mało który miejski samochód ma właśnie tak szeroko otwierane drzwi, żeby nawet taki puszysty dość człowiek jak ja mógł tutaj wygodnie zasiąść. I powiem Wam, że kiedy już jestem w środku, zobaczcie sami, mam jeszcze dość sporo miejsca na nogi, i tutaj z przodu, za chwilkę bez przesuwania tego fotela, też Wam pokażę, że tego miejsca tam również zostało sporo. Co jest ważne w Daci Sandero Stepway? Ja mam czapkę z pomponem i dopiero tym pomponem dotykam dachu, więc no jest przestrzeń i na głowę, i na nogi. Co do wyprofilowania tej kanapy, oczywiście kiedy sobie bym podniósł tutaj wygodnie ten zagłówek, to zdecydowanie powiem Wam, że siedzę wygodnie. Przede wszystkim ja się nie zatapiam w tej kanapie, jak w samochodach francuskich. Tutaj jednak Dacia poszła w inną stronę, można powiedzieć, że w stronę Volkswagena, budując tą kanapę w taki sposób, że jest ona dość twarda, ale trzyma nam tutaj dokładnie właśnie te elementy, które mogłyby podczas pokonywania setek kilometrów boleć, więc jest wygodna i to trzeba zaznaczyć, jeżeli chodzi o przestrzeń, o wygodę w Daci Sandero Stepway, więc wysiadanie, moi drodzy, także bardzo przyjemne. No zobaczcie, siedzimy wyżej, więc ja nie muszę kucać, żeby wysiąść z tego samochodu. W momencie przewrócił się mikrofon, wszystko się rozłączyło. No i to, co chciałem wtedy powiedzieć w samochodzie będąc, muszę Wam powiedzieć już z domu, ale pamiętam, o czym mówiłem, więc mniej więcej widzicie, moja gestykulacja, moje ruchy pokazują, że zwyczajnie wygodnie wysiada się z Daci Sandero Stepway z tyłu, no i jest dużo miejsca nad głową, no więc to jest auto zdecydowanie, które będzie też dawało sobie radę z osobami cięższymi, zapraszając do wnętrza. W dalszym etapie weszłem do środka z przodu, no i tutaj też chciałem Wam udowodnić, że większa osoba, taka jak ja, też ma dość sporo miejsca na nogi, że nie narzekam na miejsce nad głową, że całe zabudowanie kokpitu jest na tyle dobrze wyprofilowane, że nie uderzamy kolanami w schowek, że możemy czuć się wygodnie także na fotelu, który jest dobrze dopasowany i także potrafi trzymać na boki, mimo tego, że na to nie wygląda, ale on zdaje egzamin, także kiedy będziemy na zakrętach się wiercili, to on nas doskonale utrzyma. No i to jest taka zaleta właśnie Daci Sandero, że zarówno z przodu, z tyłu tego miejsca jest sporo i wysiadanie czy wsiadanie do samochodu nie nastręcza kłopotami. Także osoby, które no, chcą chronić swój kręgosłup lub z jakichś powodów ich ten kręgosłup męczy. Więc dobry samochód dla wszystkich, także i większych. Zajrzyjmy teraz do wnętrza z bliska pod kątem utrzymania. No i też możemy sobie powiedzieć, że tapicerka jest przejęta jakby z Renault pod kątem budowy, kolorystyki, ale to dobrze, moi drodzy, bo ta tapicerka siatkowana tutaj u boków, ona rozświetla to dość szare, niektórzy powiedzą też plastikowe wnętrze, ale jest tu właśnie tych kilka detali, które to wszystko jakby odmieniają na plus. No i zobaczmy właśnie sobie stan teraz utrzymania tych foteli. Nie ma żadnych plam, żadnego wysiedzenia, żadnych zniszczeń. Trzy regulowane zagłówki, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. No i widzimy czystość ogólna, brak tutaj okopań foteli, kieszenie w tylnych fotelach niepowyciągane. Naprawdę możemy tutaj uznać z czystą szczerością, że jest to samochód po stronie wnętrza, w tylnej części niezwykle dobrze zadbany. Tapicerka drzwiowa również nigdzie nie jest porysowana. Nie ma żadnych zniszczeń, kieszenie w drzwiach, progi nieokopane, z dodatkowymi jeszcze zabezpieczeniami, nie ma też obić od pasów na tych profilach. Doły drzwi, wszystko jest, moi mili, w porządku. Tutaj nie znajdziemy żadnych takich przybrudzeń, nie ma oczywiście najmniejszych nawet nalotów korozji, uszczelka także jest w porządku, dolega idealnie do drzwi, nic nie przewiewa, nie ma żadnych, ta uszczelka też tutaj zniszczeń. Idźmy sobie jeszcze z drugiej strony dla sprawiedliwości. Zobaczmy, że i również po tej stronie, zarówno na tapicerce drzwiowej, nie ma zniszczeń. Jest to dość twardy plastik, tak jak mówiłem, ale nie jest on nieprzyjemny. Przede wszystkim tutaj nic nie odlega, nie trzeszczy w czasie jazdy. Bardzo fajnie jest zmontowany ten samochód, mimo tego, że te materiały są budżetowe.
to można powiedzieć, że tutaj Dacia osiągnęła swój oczekiwany sukces. No i widzimy przede wszystkim oryginalność, brak uwag co do stanu po stronie tutaj tylnej części wnętrza tej Daci Sandero Stepway. Oczywiście mamy także blokady dla dzieci. Zobaczmy sobie z przodu, co jest też ważne i chcę Wam najpierw jeszcze pokazać. Zamykanie tych drzwi to nie jest takie walnięcie blachy o blachy. Tutaj naprawdę można powiedzieć, że drzwi zamykają się zachodnio. Słyszycie? No takie mięsiste to zamykanie, więc w porządku. Ten test też, można powiedzieć, Dacia Sandero Stepway zdaje. No i tapicerka drzwiowa po stronie kierowcy. Widzimy to miejsce najczęściej uczęszczane w samochodzie, ale i ono właśnie musi prezentować się najlepiej, bo tutaj no, spędzamy najwięcej czasu jako kierowcy. Więc zobaczcie, przede wszystkim fotel pięknie sprężysty, materiał jest twardy, zobaczcie, no naprawdę tutaj nawet po wciśnięciu palca on po chwili wraca do swojej pierwotnej formy, więc tu mówimy o tym, że ta gąbka nie jest wysiedziana, a tym samym no, nie był właścicielem tutaj tego samochodu ktoś nadciężki, że tak powiem. Napis Stepway, te siatki w fotelach, to o czym mówiłem, to rozjaśnianie wnętrza, te dodatkowe elementy przy kierownicy, napis Stepway, kierownica obszyta skórą. Oczywiście przy takim przebiegu nie ma tutaj mowy o żadnym przetarciu, chociaż zdarzają się samochody zniszczone z mniejszym przebiegiem, no ale takie odrzucam już na przedskokach. Moi drodzy, zobaczcie, lewarek, manszeta, tunel środkowy czy kokpit, display. Nie będę kłamał, jak powiem Wam, że tu wszystko jest jak nowe. No po prostu nie znajdziemy pyłku zniszczenia na tych elementach. Żadnych najmniejszych zarysowań. Czyli no nikt tutaj palcem nie wytknie: panie Remigiuszu, tutaj coś odstaje, tutaj coś odlega. A mówicie mi często, że oglądacie właśnie te samochody i one często są właśnie tak jakby, nie wiem, poskładane z dwóch, z trzech, że to wszystko gdzieś tam odstaje, że te tapicerki drzwiowe tutaj od szyby odlegają na 2 cm. Nie wiem, jak można taki samochód oferować, a często mówicie mi, że te samochody są opisywane jako piękne, zadbane, bezwypadkowe. Potem na miejscu widzicie, że tu ostatnio klient mi powiedział, że między tą tapicerką a tym elementem można było wsadzić po prostu duży palec. Po drugiej stronie nawet szpilki nie dało się wcisnąć, więc no zwracajmy uwagę na detale. Ja zawsze mówię, że każdy detal ma znaczenie i Wasz palec, oko jest naprawdę dobrym wyznacznikiem. Nawet jeżeli ktoś mówi, że nie znam się na samochodach. Nie trzeba się wcale wiele znać na samochodach, żeby zauważyć kombinację, moi drodzy. Tylko trzeba zobaczyć z jednej strony, jak wygląda sytuacja, z drugiej strony powoli, pomalutku i na pewno zauważycie te wszystkie nieścisłości, które wychodzą później w trakcie oględzin. A ja chcę Wam tutaj już pokazać z góry, że tutaj tych nieścisłości nie ma. Pokazuję też Wam numer nadwozia. Zobaczcie, ja nie mam nic do ukrycia. Sprzedawcy często ukrywają numery nadwozia, wpisując tam zadzwoń do mnie, jakieś X, jakieś inne znaki. No ale jeżeli ktoś ukrywa numer nadwozia, no to możecie uciekać już stamtąd, bo iść dalej w las nie warto. Moi drodzy, fotel pasażera. Zobaczcie, tutaj również zaznaczam bez żadnego zniszczenia, wysiedzenia, tak jak widzieliście, wygodny. No i co tutaj jest? Siateczka taka dodatkowa na przytrzymanie okularów, czy nawet smartfona dla pasażera. Kubeczki z logiem Dacia, cup holdery, przepraszam. No i schowek. Schowek z gniazdem OBD, tam znajdziemy właśnie interfejs tego samochodu oświetlony. Schowek dość wygodny, bo duży. Długopis jeszcze w gratisie. Moi drodzy, jest tu kilka gratisów. Skrobaczka taka elegancka do szyby. To wszystko zostawiam. No i zobaczcie sobie wnętrze tego auta, które Wam pokazałem. I tutaj, czy tutaj można mieć jakieś obiekcje? No wydaje mi się, że no nie można mieć żadnych obiekcji. Jest bardzo zadbany, bardzo czysty samochód. Dywaniki gumowe pod spodem. Zobaczcie, te oryginalne dywany też nie są nigdzie nadwyrężone. No mam wrażenie, że tu z czystą śmiałością mogę powiedzieć, że wnętrze tego samochodu jest wzorowe, po prostu wzorowe, zachęcające do podróży.
Zaglądamy pod maskę i zobaczcie, dacia Sandero niby Stepway, ale maska otwiera się za pomocą teleskopu. Nawet nieraz w samochodach premium tego nie ma, więc doceńmy producenta. Najpierw zwracamy uwagę na oryginalność po otworzeniu tej pokrywy. Patrzymy na śruby, na elementy montażowe, na zaślepki. Na tak jak wszędzie, czy z jednej, z drugiej strony jest wszystko tak samo, czy nie ma żadnych nieścisłości pod tymi względami. No i tutaj tych nieścisłości nie ma. Jest także pokrywa wygłuszająca, też nie zniszczona. Co do samego motoru, do jednostki centralnej, do silnika, czy do serca, jakby to powiedzieć, no tutaj sobie Dacia też wzięła to, co najlepsze. Dzisiaj to już wiemy, bo silnik jest oceniany bardzo pozytywnie przez mechaników, przez użytkowników, nie nastręczający właściwie żadnych problemów. Trzycylindrowa jednostka 12-zaworowa na łańcuchu rozrządu, gdzie nie słychać tutaj o żadnych rozciągnięciach tych łańcuchów, o wadach rozrządu, tak jak w innych motorach. Po prostu jeżeli to zostało dobrze zbudowane, a zostało dobrze tutaj zbudowane, skonstruowane i wyprodukowane, to mamy do czynienia z silnikiem pancernym. Można powiedzieć, że ten mały silnik zda egzamin nawet przez setki tysięcy kilometrów, jeżeli będziemy regularnie tutaj wymieniali olej co maksymalnie 15 tysięcy kilometrów, a nie jest to żaden kłopot, bo oleju wchodzi niespełna 4 litry, więc też wymiana filtrowo-olejowa zamknie się w kwocie 300 zł spokojnie, moi drodzy, więc bez żadnych nadmiernych kosztów, nawet i w późniejszym okresie eksploatacji. A ja tutaj już tą wymianę dokonałem, wymieniony został kompletnie olej, filtry, no przygotowany jest samochód pod klucz, silnik bez żadnych wycieków, bez żadnych zapoceń, sprawdzone auto, akumulator bardzo dobry. No i co jeszcze ważne w Daci Sandero Stepway z tym motorem? Pojedziemy 170 km na godzinę tym autem, a do setki przyspieszymy w około 11 sekund. Jest to silnik uturbiony, ale turbina bez zmiennej geometrii, też prosta w swojej budowie, więc też nie generująca późniejszych problemów. Więc wszystko tutaj, tak jak słyszycie i to, co możecie sobie poczytać w internecie, jest skonstruowane na lata i na porządne kilometry, więc tutaj ten przebieg, który mamy 5000 kilometrów, 54 dokładnie, za chwilkę już sprawdzimy, zobaczymy jak zasiądziemy do wnętrza, no coś około tego, nie jest żadnym po prostu tutaj jeszcze przebiegiem, jeszcze jak ten samochód był użytkowany, pielęgnowany, serwisowany właściwie, więc tutaj nie możemy mówić o jakimkolwiek zużyciu. Spalanie średnie sięgające po mieście około do 7 litrów, można zejść niżej. Samochód też idealnie współpracuje z instalacją gazową, jeżeli ktoś chce, ale to już według uznania. Jeżeli ktoś chce, to ten silnik będzie z instalacją grał w jednej orkiestrze bez kłopotów. Więc nie przedłużamy, wsiadamy do wnętrza i posłuchamy, jak ten trzycylindrowy silnik potrafi równiutko i fajnie pracować. Więc uruchamiamy sobie silnik, moi drodzy. Silnik jest uruchomiony, pojawia nam się także logo, które nas powita jakby w tej Daci. Ja zamknę drzwi, żeby było lepiej widać. Zobaczmy, po uruchomieniu też pogasły wszystkie kontrolki, nie ma żadnych usterek od strony elektroniki. Zaraz sprawdzimy jeszcze ten przebieg dokładnie, tak, 54 732 km, no więc niewielki. No i co tutaj najpierw będziemy sobie oglądać? Skrzynia biegów pięciostopniowa. Ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, że żadnego biegu tutaj szukać nie trzeba. Nie jest to oczywiście skrzynia Mercedesa czy choćby Volkswagena w swojej precyzji, ale tutaj każdy bieg wchodzi płynnie, bez żadnych problemów. Sprzęgło również proste konstrukcyjnie, sprzęgło najzwyklejsze, też mięciutko pracuje, więc nawet delikatna kobieta tutaj nie będzie nic musiała siły używać, żeby to sprzęgło wcisnąć, wrzucić bieg i ruszyć, bo też bierze w bardzo dobrym miejscu to sprzęgło. Dobrze, idziemy słuchać motoru.
Jest to silnik trzycylindrowy, więc ktoś by mógł pomyśleć, że będzie nam skakał, że będzie nierówno pracował, ale właśnie te motory pokazują, że trzycylindrowiec może być bardzo harmonijny, może cicho, równo pracować. No i naprawdę napędza dynamicznie ten samochód, ma 140 Nm momentu obrotowego, więc to wystarczy. Ruszamy dacią, wrzucamy bieg pierwszy, popuszczamy sprzęgło, nie dodajemy gazu. Tak sprawdzamy też płynność ruszania, jak sprzęgło bierze, w którym momencie. No i też układ kierowniczy. Tutaj widzicie, nam się zaczyna prostować, więc tak powinno być. Mamy tutaj prosty też układ kierowniczy z pomaganiem hydraulicznym, więc no dacia poszła w to, żeby no stworzyć taki samochód, można powiedzieć, o starej, dobrej, sprawdzonej technice, bo ta elektronika dzisiaj, wiadomo, jest no, skomplikowana, później przy jakiejkolwiek obsłudze też utrudniona jest takowa, więc Dacia Sandero jeszcze nam pokazuje tą starej daty technologię sprawdzoną, znaną, która się zwyczajnie nie psuje. Średnica zawracania 10,7 metra, więc możemy śmiało powiedzieć, że to samochód bardzo zwrotny. Dzięki temu podwyższonemu prześwitowi 20 cm możemy śmiało pokonywać krawężniki. Auto przyjemne w czasie ruszania, w czasie takiej jazdy po nierównościach też widoczność jest na każdą stronę bardzo fajna. Jest to auto, które ma ponad 4 metry długości, 1760 mm szerokości, waży 1040 kg, więc no po tych już wymiarach możemy powiedzieć, że nie jest to wcale taki samochód mały, więc to jest stabilnym autem na nierównościach. Proste konstrukcyjnie zawieszenie, mocne podwozie, więc możemy śmiało sobie tutaj wjechać na dziury. A one są tu dość spore, naprawdę dość spore, nic nie dobija. Moi drodzy, amortyzatory, układ zawieszenia przejmuje tutaj rolę doskonale, więc samochód jest w poczuciu jazdy bezpieczny, proaktywny i nie musimy się tutaj obawiać żadnych zmian torów jazdy, ani żadnych, że tak powiem, myszkowania po drodze, czy innych spraw. Naprawdę, jeżeli chodzi o konstrukcję zawieszenia, jest tutaj taki złoty środek osiągnięty pomiędzy komfortem, bezpieczeństwem, a prostotą. I to się Daci też udało. Więc możemy śmiało sobie tutaj przyspieszać na tych dziurach. Pokażę Wam, że jest to auto, które no bardzo fajnie trzyma się tych nierówności. No i co jest ważne, nic nie trzeszczy w czasie pokonywania dziur, w czasie pokonywania kamieni czy kocich łubów. Tu wszystko jest zwarte i sztywne. Przyspieszmy sobie do prędkości ponad 60 km na godzinę i zahamujmy awaryjnie. Zobaczcie, przebieg hamowania bardzo prawidłowy. Nie ściąga tego samochodu. Nic nie uderza z zawieszenia, nie ma żadnych luzów na kierownicy, nie czujemy się tutaj po prostu w sytuacjach awaryjnych jakkolwiek niebezpieczni. Samochód musi dawać pełne poczucie bezpieczeństwa, bo przecież jeździmy często z dziećmi, z rodziną, poszukujemy samochodów pewnych, dlatego Wy musicie sprawdzać w każdych sytuacjach samochód, wtedy będziecie dopiero pewni, zadowoleni z zakupu. No i ta Dacia Sandero zaprosi Was, kiedy przyjedziecie, na to, żeby zobaczyć, jak to powinno się odbywać. Samochód ma fajne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, bo nie tylko oczywiście ABS-y, ale także jest tutaj system kontroli trakcji, system kontroli buksowania kół, więc naprawdę jak na samochód miejski, odnajdziemy tutaj także tą sferę bezpieczeństwa. Ale bezpieczeństwo moim zdaniem jest zawsze ukryte najmocniej w technice i w utrzymaniu. I tutaj też to wszystko na podium. Jedziemy dalej. Zapraszam na jazdę troszeczkę w mieście. Żwawo możemy ruszyć. Silnik daje sobie radę z tego, żebyśmy błyskawicznie ze skrzyżowania ruszyli. Nie mamy takiego poczucia gasnącego, słabnącego motoru przy ruszaniu ze skrzyżowania. I to też sobie chwalą właściciele. Jeżeli chodzi o charakterystykę skrzyni biegów, to tutaj przełączanie biegów jest płynne. Naprawdę nie musimy patrzeć na ten lewarek, nie musimy się zastanawiać. Wystarczy, że skierujemy na nią rękę i płynnie wchodzi nam każdy bieg. A system także nam pokaże, kiedy możemy włączyć bieg następny. Tutaj się pojawi, tak jak teraz, taka zielona kontrolka, bieg do góry. Więc jeżeli chcemy jeździć ekonomicznie, tanio, to możemy postępować wedle tutaj wskazań tego komputera. Silnik 90-konny w tym samochodzie, no tu nie trzeba więcej, on sobie radzi po mieście i na trasie i możemy sobie na czwóreczce, na czwartym biegu, zobaczcie, jechać te 40 km na godzinę i wręcz skręcić na czwartym biegu w uliczkę i zobaczcie, on nam nie zamuli
ten silnik, on nie będzie nam się trząsł, nie będzie nam telepał. Z małych obrotów potrafi się zbierać, więc w Daci Sandero Stepo, jeżeli zapomnimy nawet o zmianie biegów, to ona nas uratuje. Samochód nam nie zgaśnie, nie będzie nam szarpał, nie będziemy czuli się niebezpiecznie. A przecież to są też sytuacje, w których musimy czuć się pewnie. Co do dynamiki, moi drodzy, przerzućmy sobie na bieg trzeci. Zobaczcie, ja troszeczkę wcisnę pedał przyspieszenia. W biegu trzecim to było, moi drodzy, ale chciałem wam uzmysłowić, że jeżeli potrzebujemy dynamiki, to jest to samochód potrafiący być dynamicznym, więc możemy śmiało tutaj powiedzieć, że podczas jeżdżenia na pasach ruchu w mieście dużym, gdzie te prędkości są naprawdę znaczne, Dacia Sandero Stepway też nie będzie nigdy zawali drogą. Jeżeli potrzebujemy wyprzedzić, ona daje radę, no i ten silnik tu wpisuje się właśnie w działanie razem z tą skrzynią poprawną. Więc to jest dobre połączenie. Jesteśmy, moi drodzy, na betonowych płytach. Ten test chciałbym, żeby był taki zwarty, żeby wam pokazać jak najwięcej. Zobaczcie, jesteśmy na płytach. Włączmy sobie bieg trzeci. Posłuchajcie zawieszenia. Nie ma nieprzyjemnych dźwięków, hamowanie na betonowych płytach z wyższej prędkości też przebiega bez uwag. Technicznie ten samochód jest na podium. Moi drodzy, sprawdzajcie samochody, a jeżeli jakiś sprzedawca nie chce wam pozwolić na to, żebyście wyjechali na jakieś dziury, rozpędzili się, wyhamowali, no to rezygnujcie z takiego auta, bo przecież ten sprzedawca pewnie boi się, że tam za chwilkę wszystkie śrubki poodlatują, które są źle poprzykręcane. Także, moi drodzy, ta Dacia Sandero Stepway na pewno wam zagwarantuje dobrą technikę, a tym samym bezpieczeństwo, przyjemność pokonywania kilometrów, jakość dobrej, udanej jazdy. Wyposażenie, klimatyzacja oczywiście sprawna, mamy nawigację, także też zaktualizowaną, możemy sobie śmiało wprowadzać adresy i będzie nas ona prowadziła. Dobry dźwięk, ja wam jeszcze oczywiście wyposażenie później pokażę. No i co, moi drodzy, jazda naprawdę bardzo tutaj się odbywa płynnie tym samochodem. Nie musimy się zastanawiać o jakichkolwiek tutaj brakach, bo ich tutaj technicznie po prostu nie ma. Dacia Sandero Stepway, kiedy traficie na taki egzemplarz jak ten, który jest w rzeczy samej utrzymany wzorowo, precyzyjnie serwisowanym samochodem, no to możecie mieć świadomość, że on daje wam więcej niż oczekujecie. Często klienci, którzy przyjeżdżają po Dacia Sandero Stepway, to jest fakt, moi drodzy, wsiadają do tego samochodu, oczekują mniej, bo myślą, że to jest budżetowy, tani samochód, ale kiedy taki kierowca przyjeżdżając dużym samochodem, SUV-em, z dużym silnikiem, klasy premium, wsiada do Dacia Sandero Stepway pierwszy raz w życiu na jazdę próbną, żeby zobaczyć, śmieje się najpierw, że to jak to, to pewnie nie będzie w ogóle jechało. I kiedy wsiada do tego samochodu, kiedy zaczyna nim jeździć, to zaczyna mówić do mnie: panie Remigiusz, tu naprawdę jest wszystko zwarte, wszystko w porządku. Ten samochód daje więcej. I taka jest może taka domena i można powiedzieć, że taki hashtag dla Daci Sandero Stepway. Dacia Sandero Stepway daje więcej. Moi drodzy, i tego więcej wam życzę, tego więcej oczekujcie. Wybierajcie najlepszych sprzedawców, najlepsze egzemplarze Daci Sandero Stepway, a na pewno będziecie z tego samochodu zadowoleni. Bo i na trasie, bo i po mieście, i po dziurach, to wszystko się tutaj zepnie. Maria P, 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 Maria P. Halo, salut, sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea. Fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Stacja diagnostyczna, amortyzatory, nie ukrywajmy, ale powiem to, w idealnym stanie amortyzatory. Więc warto też zobaczyć podwozie prawidłowo utrzymanej Daci Sandero Stepway. Często pomijacie ten fakt, często kupujecie samochody,
pod które nie zajrzycie po prostu, a potem wychodzą różnego rodzaju kwiatki. A moi drodzy, już Wam tutaj pokazuję podwozie tego mojego samochodu. Co jest ważne, Dacia Sandero ogólnie w Daci zaprasza Dacia na tak zwaną konserwację podwozia po 2 latach użytkowania, na wzmocnienie tej konserwacji. Na zachodnich rynkach taka jest prowadzona polityka, żeby utrzymać te podwozie w najlepszej formie przez lata. No i tutaj taka konserwacja została wykonana, więc no też to obniża w dalszym ciągu koszty, bo nie musicie takiej konserwacji robić, a i ona Was ochroni po prostu przez szereg kolejnych lat przed korozją podwozia. I tutaj widać, że wszystko jest płynnie, dobrze, że nie ma żadnych wgnieceń, że nie ma żadnych wgnieceń progowych z jednej, z drugiej strony, że to podwozie kształtuje się adekwatnie do strony zewnętrznej, do strony wnętrza. Silnik również kompletnie nie ma żadnych wycieków, żadnych zapoceń, patrząc od spodu. Zawieszenie przednie, gumy na przegubach, łączniki stabilizatora. Te wszystkie elementy tutaj wyszarpane przez diagnostę i nie było żadnych nieścisłości. Więc z czystą śmiałością, szczerością mogę Wam powiedzieć, zobaczcie tutaj ten zderzak, też widać, że nie było nigdzie podjeżdżane, że nie jest od spodu też porysowany, poniszczony. Więc zobaczcie jeszcze raz to podwozie. Nie ma nic, co można byłoby tu uznać za jakąś nieścisłość. No i po prostu, kiedy przyjedziecie do mnie, do Iławy, wjedziemy sobie na stację, będziemy mogli to sobie wspólnie potwierdzić. Szukajcie takich samochodów, a one będą odwdzięczały się później przez szereg lat Waszego użytkowania. Bo naprawdę Wasze bezpieczeństwo i Wasz komfort jest ważny. Tak jak widzicie, auto jest już zarejestrowane w Polsce, na mnie, kupujecie od legalnie działającej firmy, na fakturę, jesteście więc zwolnieni z podatku PC 3,2%. Jedyny koszt to przerejestrowanie samochodu, czyli 50 zł, jeżeli zostawicie sobie te tablice rejestracyjne, które są na aucie. Jeżeli zechcecie ze swojego powiatu, to wtedy 80 zł. Samochód ma nowy przegląd, ubezpieczenie, wszystko możecie sobie zweryfikować, ja nie mam nic do ukrycia. Wpisałem także ten swój przegląd olejowo-serwisowy do książki, żeby każdy mógł wiedzieć, kto i kiedy wykonał taką czynność. Wszystko udokumentowane, potwierdzenie także certyfikatem bezwypadkowości. Zobaczcie, w historii samochodu nie ma żadnych uszkodzeń, więc to też jest ważne, że po prostu jest to auto bezwypadkowe. Oczywiście potwierdzenia także akcyzowe. To wszystko otrzymał ode mnie klient, łącznie z kompletem oryginalnych kluczyków. Więc moi drodzy, no nie ma tutaj żadnych znaków zapytania. Możecie sobie wszystko tu sprawdzić, zobaczyć, porównać, że u mnie rzeczywiście się kupuje samochód taki, jak jest tutaj pokazany, i potem na miejscu nie dostajecie niczego innego, niż ja tutaj Wam pokazuję. Więc to też ma ogromne znaczenie, bo często jeździcie setki kilometrów i chcecie wiedzieć, po co jedziecie, a tutaj do mnie na spokojnie możecie po drodze sobie spić kawę, zjeść hot doga i nie musicie mieć bólu brzucha i stresu, że pojedziemy, a tam się okaże, że jakiś łach, jakiś złom, tylko pięknie znowu zrobione zdjęcia i pięknie pan Benek przez telefon nam wszystko tam nawciskał. Ja nie chcę Wam opowiadać bajek, tylko chcę Wam pokazywać fakty i to mnie wyróżnia wśród innych sprzedawców. Czas na wyposażenie i funkcje Daci Sandero Stepway. Dacia Sandero Stepway to nie jest samochód zbudowany z wodotrysków, z wybuchających wulkanów. Tutaj ma być prosto, intuicyjnie, ma być dostępne dla kierowcy wszystko od razu po tym, jak zaczynamy jeździć i nie trzeba niczego szukać z instrukcją obsługi. To jest zaleta na pewno Sandero Stepway. No i zacznijmy, moi drodzy, od przycisku start-stop, bo to często wykorzystywany element, kiedy nie lubimy, jak nam auto gasi na światłach. Standardowy hamulec ręczny, lewarek zmiany biegów, oczywiście zawsze, kiedy włączymy bieg wsteczny, uruchomią nam się akustyczne czujniki parkowania. 2 cupholdery na kubeczki. Tutaj w tym miejscu znajdziemy przyciski do otwierania szyb tylnych. Oczywiście cała elektryka w tym samochodzie jest w pełni sprawna. Działa, wszystko funkcjonuje jak najmocniej. Mamy także blokadę szyb z tyłu dla dzieci. Tutaj włączymy sobie tempomat, regulator prędkości, a sterować będziemy tempomatem plus minus z przyciskami na kierownicy. Za kierownicą
różnicą. Znajdziemy, od razu Wam pokażę, przyciski do podgłaszania, ściszania, do zmiany stacji radiowej, więc obsługa radia na tym panelu także możliwa. No i przyciski do obsługi nadmuchu, wentylacji, klimatyzacji. Bardzo proste, mamy regulator kierunku nadmuchu, siły nadmuchu oczywiście, no i także temperatura. Tutaj włączymy ogrzewaną tylną szybę i lusterka. Tutaj klimatyzacja też jest jak najbardziej w tym samochodzie wydajna i daje sobie latem radę. Zamykamy, otwieramy obieg wewnętrzny według uznania. Stacja multimedialna z dotykowym, kolorowym ekranem. U góry znajdziemy przyciski do podgłaszania, ściszania, do wyłączenia, gniazdo USB, gniazdo AUX. Tu widzimy także siłę zasięgu, siłę naszej baterii. No i panele, kafelki udostępniające nam możliwości. Kiedy sobie wejdziemy do radia, mamy oczywiście możliwość przeszukiwania listy radiowej zaprogramowanych ewentualnie stacji. Kiedy sobie wejdziemy do multimedii, mamy podłączonego naszego smartfona za pomocą Bluetooth w tej chwili, no i przy okazji odsłuchajmy troszkę jakości dźwięku. Szczerze, że pierwszy raz, kiedy miałem styczność z Dacią, myślałem, że te głośniki będą papierowe, że będzie to po prostu charczeć. Nic podobnego. Nawet przy maksymalnym natężeniu, przy połączeniu Bluetooth mamy bardzo wysoką jakość dźwięku. Odsłuchujemy każdy dźwięk z przyjemnością, więc nawet samotne podróże w Daci Sandero z głośną muzyką są możliwe. Mamy także oczywiście telefon w postaci takiej, że możemy bezprzewodowo tutaj się połączyć z kimś głośno mówiąco, rozmawiać. Nawigacja też prosta w obsłudze, wszystko jest po polsku. Ostrzeżenia, ustawienia czy ustawienia głosowe. Mapa, tak jak pokazywałem Wam, funkcjonuje tutaj, jest zainstalowana. Mapa Europy, mapa Polski, więc będziecie mogli śmiało do swojego celu dojeżdżać. I jest to intuicyjna, tak jak mówiłem, prosta w obsłudze nawigacja, więc nawet ktoś, kto nie miał do czynienia za bardzo z elektroniką, będzie sobie mógł tutaj wszystko dotykowo, łatwo poustawiać. Zresztą cały tutaj ten proces ustawiania czegokolwiek jest też niezwykle prosty. Jeżeli chodzi o dalsze elementy, oczywiście czytelny prędkościomierz, licznik mamy na widoku, obrotomierz, prędkościomierz, no i przebieg, ale tu za pomocą tej manetki zmieniamy sobie dane komputera pokładowego. Wciskając po prostu zmieniamy wyświetlane informacje na komputerze pokładowym, czy to na przykład zasięg, jaki jeszcze został na paliwie, który tutaj widzicie z boku kreseczkami, jest tak uwydatnione, czy powiedzmy możemy sobie też zobaczyć temperaturę. Tutaj w tym etapie set app tak zwane, możemy sobie zresetować czujniki ciśnienia, czyli jeżeli nam spadnie ciśnienie w oponie, będzie nam tutaj kontrolka wybijała taką informację, kontrolka opony, po napompowaniu do odpowiedniej wartości przytrzymujemy tutaj około 10 sekund, ten przycisk zacznie nam mrugać napis, kiedy zgaśnie, to proces przebiegł prawidłowo i mamy już te czujniki ciśnienia zresetowane do tej wartości, którą w tej chwili dopompowaliśmy. Oczywiście manetka do wycieraczek, jest dostępna także wycieraczka z tyłu, kiedy sobie przekręcimy, to zobaczcie, tutaj nam lata wycieraczka z tyłu, jest także oczywiście, możemy, nie wiem czy będzie widać, że jest także z tyłu spryskiwacz na tą wycieraczkę, no i do przodu też spryskiwacze jak najbardziej tutaj działają, wszystko jest w porządku. Tutaj na zero mamy światła dzienne, po zmroku włączamy światła mijania, halogeny, tu z przodu jeszcze raz odpalą nam się także światła przeciwmgielne z tyłu. Lusterka, tu sobie regulujemy tym joystickiem. Dla kierowcy lusterko podnosimy czy opuszczamy, tak jak chcemy sobie ustawiamy. Tutaj wyłącznik czujników parkowania, no i tutaj tryb eko. Pojawi nam się też napis na prędkościomierzu eko. Tryb eko to jeszcze nam po prostu potrafi nieco obniżyć spalanie. Może mniej dynamiczny jest wtedy samochód, ale jak ktoś lubi sobie jeździć tak spokojnie, swobodnie, żeglować, no to wtedy ten tryb eko jeszcze nam o ten litr nawet doda ekonomii.
Więc pokazałem Wam Dacie Sandero Stepway w całej okazałości, moi drodzy. Jest to samochód kompletny, samochód dobrze skonstruowany, prosty, ale wszystko mający, co potrzebne. I wszystko tutaj działa, wszystko będzie nam dawało przyjemność po prostu. No i to jest ważne, nawet ta kierownica też ona jest oczywiście z regulacją, moi drodzy. Góra-dół, fotel kierowcy także jest regulowany, góra-dół. Także dostosujemy się tutaj odpowiednio do ustawień za tą kierownicą. Zapraszam do Auto27, do Remigiusza Bendelewskiego po Dacie Sandero Stepway, która no na pewno nie będzie żadnych tutaj rozczarowań budowała. Dziękuję przy tym za wszystkie subskrypcje, za łapki do góry, za pozytywne komentarze, za to, że doceniacie moją jakość i za to, że wielu też czeka na samochód u mnie, o czym wiem, bo dzwonicie, pytacie, więc moi drodzy, no staram się sprowadzać jak najpiękniejsze egzemplarze, żebyście te swoje oczekiwania też mogli wyraźnie spełniać. Do zobaczenia u mnie, czołem!